mam słów podziękowania za to tak życzliwe potraktowanie mnie. No, tyle znakomitości przyszło na ten mój jubileusz, że jestem wzruszony do granic maksymalnych. Pragnę przede wszystkim podziękować dwóm organizacjom, pokoleniom i Klubowi Współczesnej Myśli Politycznej za to zorganizowanie tego spotkania, a w tym obydwu przewodniczącym tych organizacji, panu profesorowi Wojciechowi Lamentowiczowi i panu przewodniczącemu magistrowi inżynierowi Andrzejowi Różańskiemu. Nie obniżyłem tytułu, przepraszam. Pragnę też bardzo, bardzo gorąco podziękować tym, którzy się szczególnie napracowali przy przygotowywaniu, organizowaniu tego dzisiejszego spotkania. To jest jeden mężczyzna, pan magister Jacek Gibała, wiceprezes pokoleń, i panie, tu siedząca naprzeciwko mnie, Wiesia Marszałek, i tam dalej i pani Halinka Roszkiewicz jest obecna. Zdaje się, że chyba nie pominąłem nikogo, kto się tak bardzo napracował przy tym. Proszę Państwa, czas na wiele, nie mógłbym tego nie powiedzieć. To, że ja dzisiaj tutaj jestem wśród Państwa, to zawdzięczam, mimo od kilkudziesięciu lat choruję na różne choroby. Nawet przeżyłem w pewnym momencie śmierć kliniczną. To, że jestem tutaj, zawdzięczam lekarzom, a ich dobroci, ich fachowości, ich opiekuńczości. Ale jest wśród nas obecna właśnie pani profesor Barbara Krupa-Wojciechowska, która była przez 7,5 roku, nie mylę się pani profesor, 7,5 roku rektorem Akademii Medycznej w Gdańsku. To jej pracy, jej działalności na tym stanowisku zawdzięczam to, że takich mamy wspaniałych lekarzy, którzy się tak mną opiekowali. Bardzo, bardzo gorąco dziękuję pani profesor za to, co pani dla mnie wykonała. Zresztą również osobiście pani, gdzie tylko mogła, to opiekowała się mną nawet na odległość. Proszę Państwa, przemawiała tutaj moja koleżanka, pani profesor Joanna Senyszyn. Chcę powiedzieć, do tego, co powiedziała pięknego o mnie, chcę dodać, że czasopismo Tygodnik Fakty i Mity czytać zaczynam zawsze od felietonu pani profesor. Tam jest tyle lewicowości, która mnie podnosi na duchu i która mnie uzbraja. Dziękuję Joanno za te piękne, pożyteczne felietony. No i antyklerykalne. No, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no, Franek Potulski już mówił, to jemu zawdzięczam to, że zostałem wiceprezesem tego klubu. On mnie jako dyrektor szkoły w liceum w Nowym Porcie zaprosił na rozmowę i zaproponował mi tę funkcję. Ja ją przyjąłem. Jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony, że mogłem dla Lewicy w tym klubie
no, przez prawie ćwierć wieku działać. Dziękuję bardzo, Franku. Proszę Państwa, muszę kończyć, ale chcę powiedzieć, że no właśnie, że już w tej chwili, kiedy skończyłem 90 lat, to każdy dzień już się liczy, bo coraz bardziej zbliżam się do kresu moich dni. Ale pocieszam się, że nie wszyscy umrę. Jak powiedział Horacy rzymski poeta, non omnis moriar. Nie wszyscy umrę. Żyć będę w moich studentach dawnych. Żyć będę w moich przyjacielach. Tu, w tych obecnych. Proszę Państwa, dziękuję Wam, że tak licznie przybyliście i takie same wspaniałości i tak mnie uczciliście. I to mnie podnosi na duchu. Dzięki temu może będę jeszcze trochę dłużej żyć. W każdym razie wdzięczny Wam jestem i powtarzam, nie wszystek umrę. Będę żyć również w Waszej pamięci, Szanowni Państwo. Panie profesorze, aby tą część zamknąć i przejdziemy wszyscy na wspólny obiad, proponuję właśnie w tym momencie, abyśmy nie 100, ale 200 lat, 200 lat. Nie, 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 nie. Bardzo dziękuję. Drodzy przyjaciele i goście, zapraszamy teraz wszystkich za chwilkę na obiad, ale jeszcze Wiesia Marszałek coś przed.